Myślę, że rdzeniem tej polityki była konstatacja faktu, że Polska tyle znaczy w Europie, ile znaczy w Europie Środkowej. A zatem dokładna odwrotność tego, co mamy obecnie, z czym mamy obecnie do czynienia. Innymi słowy, Polska powinna występować jako kraj będący przywódcą Europy Środkowej. I dla dobrego zrozumienia słowa przywódca, ja, to będzie już oczywiście moja interpretacja, nie prezydenta Kaczyńskiego, on tego tak nigdy nie formułował, ale myślę, że to właśnie miał na myśli. Otóż przewodzenie nie polega na rozkazywaniu. Odwołałbym się tutaj do świetnego, choć w zupełnie innym kontekście stworzonego sformułowania Jana Pawła II, hasła jednej z jego pielgrzymek, mianowicie jedni drugich brzemiona noście. Polska jest największym krajem Europy Środkowej. Żeby uzmysłowić to Państwu, Rzeczpospolita ma 38 milionów mieszkańców. W 2004 roku Unia Europejska poszerzyła się o 10 krajów, Polskę i 9 innych państw. To znaczy 38 milionów Polaków i 36 milionów obywateli wszystkich 9 pozostałych krajów razem wziętych. To oddaje nam skalę Polski. Skoro Polska jest największa, to znaczy, że najwięcej może unieść. Zatem może wystąpić w sytuacjach, w których inni nie mają siły, żeby wystąpić. I w tym sensie Polska powinna występować w roli przywódcy, to znaczy przyjmować na siebie ciężary. Z zachowaniem wszystkich proporcji, tak jak to robią Amerykanie w NATO. To znaczy, dlaczego Amerykanie w NATO są przywódcą? Ponieważ 70-90% sił i środków w każdej operacji to środki amerykańskie, a nie dlatego, że Amerykanie wymuszają posłuch brutalną siłą czy naciskiem na innych partnerach. I oczywiście Polska też nie może być przywódcą hegemonem w takim rozumieniu, w jakim usiłują być Francuzi czy Niemcy. Natomiast jest jasne, że w obronie interesów Europy Środkowej, na przykład, jeśli w 2007 roku doszło do ataku hakerskiego rosyjskiego na Estonię w sporze o pomnik, to prezydent Kaczyński zaprosił rządowe instytucje estońskie do wykorzystania stron prezydenta Polski do komunikowania się ze społeczeństwem. Czyli zaoferował pewne zasoby polskie na rzecz realizacji interesów Estonii zaatakowanej przez Rosję. Jeśli obecnie Węgry znajdują się pod presją Unii Europejskiej i grozi im kara w zakresie powstrzymania przelewu środków finansowych na politykę spójności, to Polska powinna zawetować tego typu regulacje w Unii, tego typu decyzje w Unii i ponieść koszty tego konfliktu. Nie można prowadzić polityki nie ponosząc jej kosztów. I w tym rozumieniu przywództwo Polski jest realizowalne. I sądzę, że to była istota polityki zagranicznej prezydenta Kaczyńskiego. Proszę też zobaczyć, jak dobrze demonstrowana. Jakie przemówienie pamiętamy z 1 września 2009 roku? Czy tam cokolwiek, ktokolwiek powiedział ciekawego, co zapamiętano? Czy coś powiedziała kanclerz Merkel? A może prezydent Putin coś powiedział? A może premier Tusk coś powiedział? Czy cokolwiek, ktokolwiek pamięta? Jedyne, co się pamięta, to to, że prezydent Kaczyński powiedział, że udział Polski w rozbiorze Czechosłowacji w 1938 roku był nie tylko błędem, ale i grzechem. I pisała o tym cała prasa czeska. Tak się buduje związki Polski z Europą Środkową. I trzeba było wówczas na Westerplatte nie zapraszać do mikrofonu Merkel i Putina, ponieważ oni mają pod dostatkiem forum, na których występują i cała Europa ich słucha. Trzeba było zaprosić ofiary paktu Ribbentrop-Mołotow, a nie spadkobierców autorów. Trzeba było zaprosić Finów, Estończyków, Łotyszy, Litwinów, Rumunów, Ukraińców i pokazać pamięć historyczną Europy Środkowej w sytuacji obecności głównych przedstawicieli państw zgromadzonych w Westerplatte, którzy tam przyjechali dla Putina i dla Merkel, ale którzy powinni wysłuchać głosu właśnie litewsko-estońsko-łotewsko-fińsko-polsko-rumuńskiego, którego inaczej by nie usłyszeli. I wtedy te narody ościenne miałyby poczucie, że to dzięki sytuacji dyplomatycznej stworzonej przez Polskę, dzięki promocji wykonanej przez państwo polskie, oni mogą przedstawić swoje wersje i swoją pamięć historyczną. Zamiast jechać na, to jeszcze oczywiście nie dotyczyło obecnego rządu, tylko było jeszcze we wcześniejszej koalicji SLD-owskiej, zamiast prezydent Kwaśniewski jechać na obchody w 2005 bodajże, rocznicy II wojny światowej zakończenia, organizowane przez Putina, gdzie był ustawiony w którymś tam rzędzie, trzeba było pojechać do Kijowa. Przecież to był rok po rewolucji pomarańczowej, jeszcze wszystko było optymistycznie,
i trzeba było demonstrować także wobec Zachodu. I na pewno pojechaliby z nami wtedy Bałtowie. A kto wie, czy nie pojechaliby Rumunii i Finowie. Podsumowując, polityka prezydenta Lecha Kaczyńskiego, budowanie siły Europy Środkowej, tak? Budowanie miejsca Polski w Europie i na świecie w oparciu o uczynienie z Polski wiarygodnego dla innych partnerów w regionie, głównego reprezentanta interesów wspólnych Polski i tychże państw, wiarygodnego, to znaczy zdolnego do angażowania własnych zasobów i ponoszenia kosztów walczenia o te wspólne interesy, a nie tylko deklaracji. Tak. Ta zdolność do ponoszenia kosztów zademonstrowana i w wyprawie do Tbilisi, i w poparciu Estonii, i we wspólnej akcji polsko-litewskiej w odniesieniu do kwestii energetycznych, mimo sporów. Tak. Bo to też trzeba pamiętać, że inaczej rozstrzyga się spory mniejszościowe, kiedy one są jedynym obszarem wzajemnej styczności. Jeśli nie mamy wspólnego batalionu polsko-litewskiego, jeśli nie mamy wspólnej inwestycji energetycznej, jeśli nie prowadzimy wspólnej polityki wobec Ukrainy czy wobec Białorusi, jeśli wspólnie nie przyciągamy zainteresowania Stanów Zjednoczonych do naszego regionu, no to pozostaje nam spór mniejszościowy i taka jest natura relacji polsko-litewskich i zgadnijcie Państwo, kto z tego się najbardziej cieszy. Jakby powiedział Zbigniew Brzeziński, na pewno nie Argentyna. Co z tej polityki zostało? Nic nie zostało. Minister Sikorski, już jako urzędujący szef dyplomacji polskiej, w swoim artykule opublikowanym 31 sierpnia 2009 roku zadeklarował zanik polskiej polityki wschodniej, zwrócenie się do głównego nurtu integracji europejskiej. Główny nurt integracji europejskiej kształtowany jest przez tandem niemiecko-francuski, a ten jest w swojej polityce prorosyjski, co mam nadzieję już udowodniłem. Tak, tak. W związku z tym faktycznie zostało to przyjęte do wiadomości i proszę też zwrócić uwagę, że są tego wyraźne dowody, to znaczy jeszcze za czasów pomarańczowych, bo mamy też inną sytuację na Ukrainie, to znów ten element filmu, a nie fotografii, ale przecież w czasie zjazdu Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej partii w Parlamencie Europejskim, do której należy Platforma, zjazdu, który odbył się w Warszawie właśnie w 2009 roku wiosną, nie stawiła się na tym zjeździe ówczesna premier Ukrainy pani Tymoszenko, chociaż jej partia, Bloc Beauty, jest partią tak zwaną siostrzaną, czyli współpracującą z Europejską Partią Ludową. Natomiast ze spotkania na Westerplatte Tymoszenko jako premier Ukrainy wyjechała wcześniej, zauważcie Państwo, że nie zaoferowano jej żadnej istotnej roli w odróżnieniu od Putina czy Merkel, wyjechała wcześniej na spotkanie z kim? Z Kaddafim. To była zatem demonstracja, jak głęboko czuje się urażona potraktowaniem w Polsce, skoro uznała, że ważniejsze od dopełnienia wszystkich uroczystości na Westerplatte jest spotkanie z kimś takim jak Kaddafi. I w tym sensie oczywiście Polska, demonstrując brak zainteresowania regionem, zlikwidowała swoje aktywa na tym kierunku i otwarcie o tym mówiła. Przecież trudno spierać się o to, jakie jest zdanie państwa polskiego, jeśli jest ono oficjalnie na piśmie zadeklarowane przez ministra spraw zagranicznych. Tak. Trzeba przeczytać artykuł z 31 sierpnia 2009 roku i minister spraw zagranicznych wyraźnie tam to napisał. Jeśli teraz zadeklarował, że rola Niemiec powinna wzrosnąć w zakresie operacji wewnątrz Unii Europejskiej, no to po co ktokolwiek ma konsultować się z Warszawą, skoro należy się skonsultować z Berlinem?